Dobrynę jeszcze raz. Nie, przejadą. Polska. Polska! Co tu się dzieje? No to musiało zjechać. Halo, dzień dobry, witajcie. Witajcie kolejnego dnia na wyjeździe. Dzisiaj dzień ostatni, spakowani, zebrani. Jedziemy, wracamy do domu. Za nami jeszcze piękny widok na bar, na port w barze. Przepiękny widok, przepiękne morze, no po prostu tutaj mieliśmy wielkie szczęście. Mieliśmy wielkie szczęście, że mieliśmy akurat balkon na tą stronę, balkon na ten piękny widok. Więc jestem bardzo zadowolona i wdzięczna za to. No, dzisiejsza trasa, no jedziemy również przez Bośnię, więc będziemy kierować się w stronę kanionu Piwy, w stronę przejścia granicznego Szczepan-Polje, później już na Sarajewo, tylko tym razem nocleg nie będziemy mieć, noclegu nie będziemy mieć w Sarajewie, tylko w takiej miejscowości, która nazywa się Rzepce. Mam nadzieję, że to tak się właśnie czyta. Miejscowość Rzepce w Bośni. Tam mamy nocleg w hotelu. Na drugi dzień, jutro będzie śniadanko i ruszamy w dalszą drogę. Więc no, dzisiaj ta trasa będzie na pewno widokowa. Będą piękne widoki. Wczoraj jeszcze byliśmy na tym naszym tarasie. I zawsze ze sobą zabieramy żubróweczkę i ptasie mleczko. I w pierwszej miejscówce zostawiliśmy żubróweczkę i ptasie mleczko naszej właścicielce. A tutaj jednak postanowiliśmy zostawić żubróweczkę naszej pani z tarasu u sąsiada, która to szykowała nam naprawdę pyszne jedzonko, pizzę, naleśniki. A tak naprawdę to można było do niej iść, powiedzieć jej, co się chce. Ona wszystko robiła, obsługiwała, więc zostawiliśmy jej żubróweczkę i ptasie mleczko. Tak po prostu takie suweniry z Polski. No cóż, no nie chce się wyjeżdżać, jak wszyscy myślą, że no kurczę, jeszcze 3 dni by się przydały, no jak zwykle, nie, jeszcze 3 dni do tygodnia i jeszcze byśmy tutaj posiedzieli. To jest taki fajny czas, kiedy już wszystko odkryliśmy, gdzie są fajne restauracje, gdzie są sklepy i już można byłoby chillować, już można było sobie tutaj mieszkać. No więc to jest ten czas, kiedy już mamy rozpoznanie terenu zrobione na wyższym poziomie i można chillować. No w każdym razie jeszcze jest wiele, wiele miejsc do zobaczenia i tutaj też na miejscu nie zobaczyliśmy wszystkiego, więc Czarnogóra kolejny raz będzie miejscem do odkrycia. Czarnogóra będzie kolejny raz takim miejscem wyjazdu. Naszego wyjazdu zobaczymy kiedy, zobaczymy jak to się wszystko wyklaruje. W każdym razie pozdrawiam wszystkich z Czarnogóry, z nadmorza. Ostatnie spojrzenie jeszcze tutaj na nasz widok, ostatnie spojrzenie na nasze morze, na Adriatyk i tyle, i lecimy, ruszamy w drogę.
Ile waży? 10 kilo. No on patrzy, czy dobry. Patrz jaki most. A teraz zobaczycie most i granicę bośniacką. Pierwszy raz przez niego nie jechaliśmy. Nie. Ale tary dużo. Patrz jaki porządek. Jaki nurt. Ja pierdziele. Te tym nie jechał. Właśnie teraz było najlepiej. Jest chyba tona. No, muszą. Ale ogólnie jeszcze. Nie przejadą. Polska! Ja tak szczerze to nie wiem. Nie wiem. Ale Polak potrafi. No. Ona Miko! Mama nagrywa. Ja mam atrakcję. Budowlańcy to wszędzie tak jak...
Halo, odzywam się do Was w trakcie. Jesteśmy już w Bośni. Przyjechaliśmy z Sarajewo i znowu tu jesteśmy. Znowu stoimy pod stacją Almy i pod motelem Almy. Zatrzymaliśmy się na jedzonko. Jak zwykle nie obyło się bez jazzów z panem kelnerem, który tam nie mógł złożyć zamówić za naszych zamówień, który nie bardzo wiedział, co chcemy, ale koniec końców wszystko się udało. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Jedzenie jak zwykle pyszne. Wjeździliśmy tutaj trzeci raz i trzeci raz polecam piękny kwiat. Przy okazji piękny kwiaty tutaj za mną, więc zamówiliśmy. Ja zjadłam rumsztyka. Widzieliście, jak był podany na takim kamieniu z podpiekami i ziemniaczkami. Antoni i z moją mamą zamówili sobie kurczaka w takim sosie grzybowym. Więc naprawdę spoko jedzenia. Podróż poszła całkiem spoko. Dzisiaj naprawdę duży upał był, 34-35 stopni. Ja mam takie opuchnięte nogi, nie pytajcie nawet. Do miejsca noclegowego mamy jeszcze 30 km, więc można powiedzieć, że chwila moment i za chwilę będziemy. Nie powiedziałam jeszcze, gdzie ta restauracja Almy się znajduje, w Zenicy w Bośni. Coś tu tutaj też zaczyna się burdasić, jak wiecie, tutaj lubi po prostu padać, lubi po prostu się zmieniać pogoda, więc zobaczymy, jak dalsza podróż pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. No i ruszamy. Dzień dobry. Zapraszam do naszego pokoiku w hotelu, na naszym noclegu. Witamy. Tu jest szafa z drzwiami szklanymi. Proszę bardzo, bardzo wykorzystane miejsce, dlaczego nie? Tutaj jest nasz pokoik, który mamy do dyspozycji razem z Piotrem tylko i wyłącznie. Marmury, welury, bajery, lasery. Także tak to wygląda. Wszystko z tej strony. No takie, wiecie, jedna noc, żeby się przespać, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jest klima. Jest widoczek na nasze samochodziki. Góry dookoła. Jeszcze Wam pokażę łazienkę. Łazienka jest po prostu the best. Łazieneczka. Prysznicek. Witam bardzo serdecznie. Tutaj jest ręczniczek. Tu jest dezynfekcja, takie kurcze chusteczki, no, elegancko, normalnie jestem w szoku, mówię właśnie nie jak na bośniackie standardy, byłam jednak przyzwyczajona na coś, wiecie, luksusowego, ale wytyranego jednak. A to naprawdę wszystko ładnie wygląda, więc będziemy się odpoczywać, będziemy się ogarniać. No, także taki nasz nocleg na dzisiaj. Bardzo ładny, wszystkim się podoba, także się cieszę. No, gdzie jesteś, zatańcz. O Jezu, no tak to wygląda, niestety, tak jest. Zatańcz. Patrz, jaki mamy koncert.